Aloha dziki! Chciałem Wam powiedzieć, że ruszam na wyprawę. Tym razem będzie to wyprawa pieszo ze Świnoujścia na Hel. No i z plecakiem, ze spaniem w lesie, w dziczy, tak jak to dzik lubi najbardziej. No i w związku z tym zamówiłem trochę nowych rzeczy, bo postanowiłem troszkę zacząć rozwijać swoją pasję, tą taką podróżniczą. No i żeby nie zostawać gdzieś w tyle i żeby te podróże były dużo łatwiejsze, chciałem tutaj Wam pokazać ten sprzęt, a przy okazji sam sobie go pierwszy raz rozpakować, otworzyć, żeby wiedzieć już, jak będę w czasie mojego adventura, no i jak się będzie sprawował i żebym miał łatwiej go rozłożyć i złożyć. Kupiłem parę rzeczy, przyszły parę dni temu, miałem przetestować je w ogródku i sprawdzić, jak to się będzie właśnie tam spało, no ale jak to zawsze, troszkę za mało czasu. Idą święta, ruszam 20 grudnia wraz z innym kolegą, z panem Yetim, Karkonoskim Yetim. Możecie znaleźć na Instagramie, mnie też możecie znaleźć i tam kliknąć obserwacje. Po pierwsze, chciałem też powiedzieć, że dla mnie sprzęt nigdy nie był priorytetowy. Jak wiecie, w swoje podróże ruszałem często z namiotami czterokilowymi, czy nawet dużo większymi, no i po prostu jechałem, bo ja nie należę do osób, które budują sobie jakieś takie sztuczne bariery i do tego też Was zachęcam, żeby raczej skoncentrować się i skupić na tym, żeby ruszyć, wystartować. Trochę tak też było z moimi przygodami sportowymi. Bardziej stawiałem na trening niż na sam sprzęt, czyli tam koła. Koła dopiero kupiłem po tym, jak przestałem się ścigać. No ale sprawiają radość i fajnie się na to wszystko patrzy. No i teraz tak postanowiłem, że troszkę szybciej zacznę inwestować w sprzęt podróżniczy, bo raz, że łatwiej mi będzie podróżować, więcej zacznę robić. No i jednak jak się inwestuje w swoją pasję i siłę, energię i pieniądze, to łatwiej to się wszystko później rozwija. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego postanowiłem inwestować w troszkę droższy, lepszy sprzęt? Raz, że jest wygodniejszy, mniejszy. Dwa, to na przykład przykładem jest ten nóż, który kupiłem na swoją pierwszą podróż w 2015 roku. No i towarzyszy mi do dziś i szanuję go. Nie jest topowy, nie, 1,5 stówki, ale jednak fajny nóż. Trzeba go pilnować i też tak bym chciał, żeby było z tymi nowymi sprzętami. Zajebiste, trzymamy i cały czas coś z nimi się robi, jeździ, podróżuje. Dobra, to zaczniemy od szybkiego porównania wielkości. No i tutaj chciałem Wam pokazać, to jest mój poprzedni namiot, z którym podróżowałem. To jeszcze nie jest ten, w którym jeździłem w Słowenii. Tamten, na który jechałem na zawody w 2015 roku, ważył 4 kilo. Z tym podróżowałem dookoła Polski, robiłem większość wyjazdów, 2,5 kilo, a to jest mój nowy namiot, 1,5 kilo. Wielkość, jak widać, dosyć znaczna. To jest moja stopa, czekajcie, żeby było równo. To jest moja stopa, ja mam 45 buta, no i to możecie sobie tam zwizualizować, jaka to jest wielkość. Bardzo mały. No, może też tutaj przyłożę rękę, to będzie widać. Tutaj z kolei mamy maty. To jest moja nowa mata, to jest moja stara mata. No, tu jest wielkość. No, jest troszkę bardziej kuleczka, ale zajebisty. Zaraz będziemy testować. Kolejna rzecz. Kupiłem sobie skarpety Merino. To raczej z polecenia. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem super skarpet czy tam kompresji, ale tu mi się wydaje, że na samą podróż to będzie bardzo ważne. Mam jeszcze jedne takie. No i tu mamy wkładkę, reaktor do środka do śpiwora. Zaraz go włożymy. Śpiwór pożyczony od braciaka. Pokazuje, że jest do minus 20. Kupiony w Nepalu kilka lat temu, niby North Face'a. Nie ma jakiś taki tu zaciskowe tematy. To mi się wydaje, że to też będzie fajne na rower, na kierkę tak zwaną. To chyba instrukcja, ale to z instrukcji trzeba zrezygnować. A może nie. Dobra, to jakoś tak było. No.
Na początku było trochę trudno, tak się bałem tych pałąków, że je połamię, ale teraz już myślę, że będzie łatwo. W poprzednim namiocie to, co robiłem, albo to, czego nie robiłem, to nigdy nie wbijałem śledzi. Tutaj widzę, że śledzie będą obowiązkowe po to, żeby ponaciągać ten namiot na całą swoją szerokość. Zaraz Wam zresztą pokażę. To teraz pokażę parę plusów i minusów. No tutaj pospinałem sobie trochę do huśtawki. Te odciągi są bardzo ważne, bo inaczej będzie się zapadał ten namiot. On musi być przez to naciągnięty, więc zawsze będą potrzebne te odciągi. Są obowiązkowe, w tym drugim starym tak nie było. No i tak, ważna rzecz, czyli tutaj tropik jest jakby przyczepiony na sztywno do chaty, czyli jak widzicie, jak tutaj go nie naciągnę, to będzie krótko. No ale jak widać, za to będzie, jest niski, zielony, no i będzie lepszy kamuflaż w samym środku. No i w poprzednim, to już mogę Wam powiedzieć, nie woziłem w ogóle śledzi ani takich rzeczy, tylko po prostu stawiałem ten namiot, no i była gitara. Bardzo fajne, magnetyczne te pałąki, same fajnie tak się automatycznie sklikują, zginają, łączą. No i fajnie oznaczone też kolorami. Tutaj wiadomo, z góry było, że musi być niebieski, tamże czerwony. No i tak jak wspominałem, trochę bałem się na początku takie mocniej zgiąć, dogiąć. No dobra, zaraz wbijamy do środka, zobaczymy jak tam wygląda chata, ale ja jeszcze mam ochotę zerknąć na śledzie. Myślałem, że się obędzie bez śledzi, ale są fajne, leciutkie, aluminiowe, tak samo pewnie jak te pałąki. No ja w poprzednich też nie woziłem z racji właśnie gramatury. No normalne, śledzie jak śledzie. No ale w tym przypadku będą obowiązkowe. No dobra, to teraz wbijamy na chatę. No to myk. Fajnie są, fajnie, bo są dwa suwaki, które można właśnie rozsuwać tutaj od góry i od dołu. No jak wiecie, namiot nie jest 100% spięty i wpięty, niski. To powoduje, że dzięki temu łatwiej jest do niego się schować. No ciasny, w porównaniu do tego, co do tej pory podróżowałem, no to mogę z góry powiedzieć, że jest trochę ciasny, ale może jak się go porozkłada, to będzie dużo wygodniejszy i szerszy. Ale spokojnie do przeżycia. No jest takie moje pierwsze uwagi, to jest nisko. Ja jestem przyzwyczajony jednak do spania wysoko. Tutaj na pewno jak się to podniesie, to jest ta przestrzeń na głowę. No i tak, nie no, spoko będzie. Zaraz włożymy tutaj, zobaczymy jak to będzie z materacem. Tam mam nogi. Tu też jakaś moskitiera. Fajnie no. No zobaczymy, trochę mam mieszane uczucia na sam początek, no ale cóż, będziemy ewoluować i się uczyć w trasie. Ale to, co też mogę powiedzieć, to czuję, że od razu jak tu wszedłem, to jest mi ciepło. Także chata na pewno daje dużo ciepła. No i śmiesznie, no. To z góry już stwierdzam, że w sumie ciasno jest, bo on nie jest ponapinany. Tu będzie więcej przestrzeni, jak to będzie z góry spięte, ale odbija światło. To teraz sprawdzimy matę. No powiedzmy, dużo bardziej się nie różni od tej poprzedniej. Ma takie bardzo fajne wykończenia na bokach. Zaraz ją dmuchniemy, zobaczymy jak będzie wyglądała. To jeszcze mamy do sprawdzenia wkładkę reaktor do śpiwora. Nie wiem, nigdy tego nie widziałem, nigdy z tego nie korzystałem. No takie pierwsze mam wrażenie, że to jest... Aha, dobra, taka piżama właśnie, no dobra. No to już wiem, o co chodzi.
Myślę, że spoko, nie? Dodatkowy taki ocieplacz, taka, no taka piżama, no. Po prostu. No takie pierwsze to, że jednak trochę ciasno, ale no ale wygodnie, no. Zaraz jeszcze sobie tutaj ciężko będzie, tak już sobie widzę, że ciężko będzie z trochę z plecakiem, że będzie trochę musiał tak na mnie leżeć, ale myślę, że go właśnie... Aha. Dobra, nie, jego się, jak się ten namiot tutaj porozciąga jeszcze, to tu będzie więcej przestrzeni, więc spokojnie poradzimy sobie z Kimką. Już nie będę tutaj więcej robił przymiarek. Nie no, fajny, niski, mały namiot. Mam nadzieję, że mi się go uda szybko spakować. Tamten poprzedni to rozkładałem dosłownie w półtorej minuty. Z tym może być trochę więcej kłopotów. No dobra, pora ruszać w przygodę. Ahoj, przyjaciele. Dobra, dzieci, to namiot już stoi, udało mi się go rozbić. Cieszę się, że to zrobiłem to wcześniej i przed wyjazdem i że nie testuję tego w boju. Myślę, że to pomoże mi szybko się tam złożyć i rozłożyć. Namiot trochę wydaje się ciasny, ale ciepły. Trochę się właśnie, może trochę się tego obawiałem, zimna, ale jednak jestem przekonany, że to będzie fajne doświadczenie. Zimna, spania w namiocie zimą. No nie oszukujmy się, chyba zimy nie będzie takiej strasznej. Najważniejsze to, żeby unikać swojej wilgoci i tej, która jest na zewnątrz. No i co? Myślę, że będę się fajnie bawił i też jedna taka nowość. No i dla Was mam taką małą, bardzo fajną rzecz. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc w końcu moja podróż czy wyścig będzie z jakimś tam celem. No i w ramach tego zorganizowaliśmy tutaj zrzutkę dla Rafałka, znajomego. Chłopak, który choruje na SMA2. Link macie w opisie, jakbyście chcieli wspomóc, to będzie bardzo miło. Nie wypijcie jednej kawy na mieście i będzie w ramach tego. Czy dam złotówkę, czy piątkę, czy dychę, to jak tam uważacie, ale byłoby bardzo miło, jakbyście lekko zasilili. No taki też mam nowy plan, żeby jednak robić coś z pomocą też trochę dla innych. No i co, myślę, że dużo fajnego doświadczenia się zbierze, zobaczymy. Tak jeszcze wspomnę, czekają cały czas filmy do zmontowania z podróży dookoła Polski, z pływania szlakiem Wielkich Jezior, czy tam z mojego pierwszego kamperowania zimą. Trochę trudny czas, cieszę się, że teraz jeszcze przed kolejną izolacją, czy tam globalną pandemią, która została w naszym kraju ogłoszona jeszcze raz, zdecydowałem się, że nawet na święta się uda wyjść na tą podróż, bo nie wiadomo znowu kiedy będzie. Wydawało się, że będzie normalnie, ale nie o tym. Cieszmy się. Ja święta w tym roku wigilijne spędzam właśnie nad morzem. Śledźcie, obserwujcie na bieżąco na fejsie, Instagramie. Linki też macie poniżej. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Aloha, dziki.